Właśnie wyruszam w trasę. Mamy 11 maja, godzina 21:12. Jadę po silnik Cummins 8.3 do naszego case'a dawcy. Wyjeżdżam na noc, tak żeby tam być rano. Mam do przejechania w sumie 590 km, ale wyjeżdżam, będę jechał do momentu, aż będzie mi się chciało spać, później się zdrzemnę i pojadę dalej, żeby tam być rano. 5 godzin 14 minut do celu. Godzina 11 po północy. Na razie jest wszystko w porządku, spać mi się nie chce. Będę jechał do momentu, kiedy będę miał kryzys. Zatrzymuję się, odpoczywam 2-3 godziny i jadę dalej. Na razie jest w porządku. Do celu jeszcze mam 423 km. Zostało mi 3 godziny do celu i 4 minuty, 209 km. Stanąłem sobie na Shellu. Zrobię drzemkę z 2 godziny, tak myślę. Mamy godzinę 2:04, tak? To 2 godziny będzie 4 plus 3, tu 7, tam. To 3 godziny mogę sobie zrobić drzemki. Jest godzina 5. Startujemy dalej. Zjedźmy z ronda. Kamienie zbierają. Teraz jadę jakimś pasem startowym. Z tego co pamiętam, to profesor Chris jechał tą drogą. Na jednym z filmów. I skręcamy w prawo. No łosie. Jeszcze mam jakieś 17 km do celu. Bo ten silnik, który jadę, to jest od jednego z widzów, napisał mi maila. I najciekawsze jest to, że ten silnik jest z ratraka, z maszyny takiej śnieżnej, która równa stoki. Podobno jest nierozkręcany, jest w bardzo dobrym stanie i z małym przebiegiem. Maszyna była po wypadku i silnik został zdemontowany. Zobaczymy na miejscu, jak to wygląda i czy rzeczywiście jest to wszystko zgodne z opisem. Miałem zdjęcia wysłane, uruchomienia silnika, film też. Zmieści się? Dobra, odepniemy pasy i wepchnie go. Nie? No i o
dobra, i załadowany. Myślałem, że się nie uda na styk. Teraz go przypnę. Troszkę dałem go bardziej do przodu, żeby się ciężar rozłożył i teraz go przypinam, jest gitara. Dobra, przypięty, tu jest zawał przypięty. Tu przez górę jeden pas i drugi następny też, tak żeby przy hamowaniu, żeby trzymało go, jest pas pod kątem. I tak samo ten. Czy tego dać wyżej? Zostawimy tak jak jest. Nic nie lata. I to jest ten... To te mulczery. To mulczery. To tak na szybko, wiesz, produkowane. A te przekładnie to od czego? Przyczepa samozbierająca, rozrzutnik, ten taki, co widziałeś, to ta więź była, ta chyba leżała, nie? I to też jest ratraka, tak? Tak, to jest hydromotory, tak zwane te jezdne, nie? O kurczę. I kierunkowe, że wiesz, chcę, to, bo oni tak koszą, nie? Dwie tak i dwie tamte tak, nie? Aha, do siebie. Tak. I stąd zabierają tę biomasę tu, nie? I robią miazgę. I po prostu później ten. Gąsienica to przygniata, nie? Aha. Ale jak się zapcha czy coś, to możesz odwrotnie. Nie ma takiej opcji, nie? Nie ma takiej opcji, bo tutaj może tam ci później pokażę. Tu są te śmigła i noży te potężne, nie? Siedzą. Tamten robiłem właśnie dwa lata temu. Taki prototyp. A to w zeszłym roku było na szybko zrobione. Sprzęgła takie. Znaczy to sprzęgła, rozumiesz, po to tylko, żeby... Żeby jak osi nie ma czy czegoś, to jest po to. No, to miałem wałki... No muszą być takie sprzęgła. Wałki kardana, wiesz? No. I wałki kardana źle, bo te noże muszą tak iść, nie? Się mijać. Wiesz, z tej tak, a z tej tak, nie? A na wałku kardana, wiesz, ludzie powstawali tak, i oni zaczynali... A, jeden na drugi wchodzić. Tak, i się stukać, nie? No. A tutaj... Albo nie dokosuje, nie? A tak, wiesz, na tym bardziej jest precyzji. Można sobie przestawić po ząbku, nie? No i masz węży 400 bary tutaj cały czas. Duże te złączki. Wszystko musi być potężne. A, i to tam pod tą instalację w tym, nie? Co wychodzi? Zgadza się. No, oryginalna co jest. No i chodzi, wiesz, żeby konstrukcja jako maszyny lekka była, nie? Bo na bagnach też się liczy ciężar, nie? Nie można. Tak, tak, że jak dociążysz, to żeby nie się... I żeby później po pływających terenach jeździć. No to takie są moje te wynalazki. A tutaj właśnie ta przyczepa, nie? I HDS... Ale to było, czy dokładałeś? Nie, to Pronar zrobił takiego leśnika, nie? Była kiedyś taka opcja, że oni to zrobili kilka maszyn do bagna, ale ci powiem... Troszkę. Ale to już jest ich produkcja, czy to? To ja właśnie wstawiłem z ratraka, nie? Aha. Bo fabryczne się łamało, się gieło i na szybko... Ten cały wózek jest z ratraka? Cały wózek z ratraka, tak. Musiałem go podstawić. Tutaj jest na tym, nie? Tak. Wachliwy tutaj na tym, no. Żeby pokonywał wiatr. I na to normalnie gąsienica przychodzi? Tak jest. To tutaj było wzmocnione, wiesz, żeby słupy obsadzić, obspawać, nie? No. Przykręcić pod filary. Tutaj oczywiście nie ma napędu, to trzeba było oś dołożyć, żeby gąsienica przeszła na tak, to tak. Profil. Bo ono się ciągnie bez napędu, tak, wleczone jest. Dokładnie. No i... I się to nie topi, nie? Nie. No i widziałeś to, co na tych filmikach, co pokazywałeś, to... No i pakuję oczywiście tutaj tak, jak dam rady, to 28 bel, nie? Jak HDS da rady dźwignąć. I to są od tego? Te gąsienice są od te przepy, czy... Tak, tak, tak. To zrobiliśmy patent, obcięliśmy rogi, żeby mniej się wkuwała. No. Wiesz, bo ona tutaj... A bo do śniegu jest bardziej szpiczasa, tak? Tak, takie koło tutaj masz, nie? Widzisz? A. Ale oni to te są do przerobienia jeszcze, tak? Tak, tak. Oni mocno grunt niszczą, nie? To obcinasz tylko, żeby ten... Zniżyć trzeba wtedy. Ona nawet jak najadę na pieniek, wiesz... Nie niszczy tak pasów. Tak, tak, bo jest krótsze ramię i no, nie ma takiego, wiem, o co chodzi. No. Bo tak jak naciągniesz, to będzie mocno naciągała pas. Nie? Nawet z tym Juskiem, nie?
że jak obetniemy tu, czy nie osłabim jej, nie? On do mnie mówi tak. Ale tu jest gruby przekrój, zobacz. To nie... No, gada, słuchaj, jeżeli ona ta położy się na jakiejś karpie, czymkolwiek, no, to ją szybciej złamiesz na leżąc, jak te obcięte na stojąc. Tak. Wiesz. Także to jeszcze mamy do zmodernizowania. No, dużo rzeczy jeszcze trzeba wprowadzić. Też patentu. Ale ten już jest używany, tak? Czy nie, dopiero to przyjechał do zrobienia? Do zrobienia, nie? To przyjechał do zrobienia. Zaraz wezmę kluczyk. Zobaczysz. I tu jest jakiś silnik też jest Cummins, tak? Tak. Taki tak, sam, tak. Ten 8.3. To tu tylko się... Nie no, tutaj takie cuda wydziwia z tymi retrakami, że... Jak mi prześle materiał, który ma nagrany przez telefon, jak tam pracują, to dopiero będzie odzwierciedlało pracę tego wszystkiego. Ten jest prosto ze stoku. Właśnie z takim... A to który jest rok produkcji tego będzie? 2000 gdzieś, czy nie. Wcześniej? Starszy. Piąć, zobaczysz jak w ogóle w takich urządzeniach. O kurczę. Ty tak jak jest. Widzisz, to co ci mówiłem, tamto co widziałeś u mnie to stary ty. A tam to jeszcze ty, no. No, to masz nowszy. O, i radio jeszcze gra. Tutaj masz jazdę, tył. Stop, przód, nie? No. I... Prędkości? Tak. A drugie? A tutaj włączasz pompę. Aha, jak ma ten... Tak, kosiarkę, czy belarkę, czy frez. Teraz to, co zrobiłeś, tak, ten mulcher, to tak samo i tutaj, nie? I dajesz... Obroty tego mulchera. Tak, tak. Sterujesz obrotami. No to wszystko na hydraulice, tak? Tak jest. I tak to wygląda. Też pewnie ropa się co. No możliwe. A żeby do silnika dać trzeba kabinę podnosić, czy jak w ciężarówce, tak? No. Coś takiego. Pewnie i paliwa tyci, bo to wiesz, jak przychodzi. No, pokazuje, że cały. A, że jest... No już masz jakieś ciśnienie na silniku, zobacz. Na samym rozliczniku. No właśnie. Dobra, to może. To tam pójdziemy drugiego odpalić, nie? Ale tak stoi, gdzieś pewnie zeszło paliwo i... Tak. Tak jak, bo ten jest właśnie, patrz, po modelu, tak zwana 240. I ten silnik, który ja mam, to jest tak, z tego, tak, nie? Tak. No widzisz, tutaj nie zobaczysz, nie? No nie, bo trzeba jest... kabinę do góry tak pochylić. Jest. Oni mają jakby mechaniczne takie urządzenia do podnoszenia tej kabiny. Można... Po prostu ją unieść ręcznie, nie? Tak zwanym lewarkiem. To jak w ciężarówce. Ale zobacz, silnik jest, widzisz, ident-widet. No, no tak, tylko to samo, no. No. Bo to jest tak zwana 240, nie? Oni drobnymi gadżetami się różnią, nie? Bo pompy tutaj siedzą właśnie jezdne takie same. Komputer sterujący różnymi tymi akcesoriami jest troszeczkę inny, nie? Ale tu dużo trzeba jeszcze zmodernizować, żeby go wypuścić w teren wagienny, bo trzeba dostawić chłodnicę wody, chłodnicę oleju. A tu jest chłodnica oleju, tak? Tak. No. Bo starsze wersje mieli z przodu, nie? Chłodnica przy chłodnicy. Ta od silnika, co jest, tak, to była jeszcze od oleju, tak, z przodu, tak? Ale to sprzęt przemyślany, wiesz, na zimę, no to tamto zdawało egzamin, tutaj u nas nie zdaje. Później Kasborer zmienił tutaj, dodał chłodnicę, tam zabrał, to jest lepiej, bo silnika nie wygrzewa, wiesz, bo najlepiej jak chodzi 40. No tak, no bo najpierw tak, temperatura idzie z tego, z oleju na chłodnicę cieczy, tak. I to wszystko i to wszystko się miesza, tak, bo jeszcze a one mają interkuler ten cieczowy. Tak. No to... No jeszcze zimą okej, nie? Nie grzeją się, ale latem ci powiem, że... Latem, no, wrzesień nawet, nie? Tworzyć, żeby spić. No bo jak rozdrabniasz, to te wszystkie pyły wszystko leci tutaj, nie? Dokładnie. Do tego, na chłodnicę. Jak w śniegu robi, to inaczej było, tak, nie? Tak, widzisz, on wyszedł ze stoku, jest czyściutki, nie? Tak. No bo... No bo śnieg, gdzie ją się pobrudzić, nie? A my zobacz, ile mamy. Z dwóch. To wszystko jest z tego, no, z rozdrobnionych... No i teraz
gałęzi tych. Tam ten na przykład nie ma ze spodu ram i nie ma takich blach, nie? I on ma węży, wiesz, jak idą na spodzie i jakby wjechał w jakieś karczy, krzaki, wszystko by poniszczyło, nie? A potem nie da się nim zjechać, jak masz uszkodzone ciśnienie czy tam wąż. To te blachy montujesz, bo on na śnieg nie ma tego. Nie ma. Pokazuję waszą pracę, kurde, to takie wyczyniacie rzeczy, że z tymi maszynami, że ja byłem w szoku, jak mi na telefonie pokazał, co wy robicie, kurcze. A to właśnie, to jest włoski i taki był zdemontowany na części, tamte hydromotory, nie? No. To co tu widzisz, to są właśnie jezdne, nie? I oni tutaj do układu planetarnego mają potężne przełożenie. A to jeszcze gąsienice prowadzi, tak? Znaczy to takie podtrzymkę. Podtrzymka, bo, nie? Bo ona też wystaje za ten dużo jeszcze, za koło, no nie? No to masz no. Te, co stoją, nie? Aha, takie szerokie, no tak. No. I wiesz, jak on ma 4,40, 4,30 szerokości w gąsienicach, to też gabaryty do przewozu, nie? Ale, tak, tak. No i teraz właśnie ten jest, no... tak zwany do zmodernizowania, no dużo trzeba jeszcze tam gadżetów dorobić. No i tamtą hydraulikę to tu podpinasz pod to, tak? Od tego rozdrabniacza. Nie, wyprowadzam na przód. Na przód, no ale chodzi, że... Tak. No tak. Tylko, że na przód wyprowadzasz. Zgadza się. Trzeba zawieszenie przejrzeć, resory są uszkodzone, łożyska. Kurczę. A tu jest ten... A widzisz, tu już jest z tą pompą, co ja teraz kupiłem. Właśnie tak. O tej ci mówiłem, nie? Tak. I on ma więcej koni, nie? Ten ma 280. 280 i tabliczce... Kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Nie doczytasz, nie wiem, czy nie... w ogóle jest kute. Numery tylko są, ale... chyba nie będzie. No i właśnie ten... I taki jest ten drugi z taką pompą? Nie, z tamten. Taki będzie jak ty, co masz chyba. A ale... tu jest... linki są odwrotnie, w tą stronę. Tak, no, bo, mam... bo kabina, nie? Otwiera się i wentylator jest na obwódce takiej już wiskozie, nie? Bo chłodnicy są te same, nie? Tak, tak, no. No. Tylko, że... I gaszenie na linkę? Tak. No i czemu zrobili jeden filtr? To dziwne, nie? No bo wystarcza. W ciągniku są dwa. No i tu wystarczy. I to jest do sterowania jazdą? Nie, 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 nie to jest do... rozdzielacz o dwóch zakresach. On ma wysokie ciśnienie tu w bazie i joystick jest miękki, na sterowany elektronicznie, nie? Mhm. I do tego przychodzi niskie ciśnienie, który uruchamia cewki, żeby z przodu obsługiwać. Aha, wiem, o co chodzi. No. Ten, nie? A już drugi joystick... To w koparkach, tak w joystickach też jest tak, coś podobne. Tak, są płynne, miękkie, tak, nie? No. A drugi joystick już odpowiada za ten rozdzielacz, nie? Tak samo elektroniczny, na cewkach z tym, zaworami. Tylko już ten jest mniej przy pustowości, tamten jest więcej, nie? I tu masz pompę podnośnika. To ale od jazdy jest ta piesza, tak? Tak, to jest prawa, lewa, prawa, a dolna jest właśnie ta, która napędza tak zwany frez, nie? No i ma pompkę hamulca, kabiny, pompkę do ładowania pomp i tylnego podnośnika. To jest doładowująca tylnego podnośnika, nie? Czyli za to powiedziane. I tak jak widzisz, jak nie dasz ze spodu zasłony, wszystko połamie. To gałęzie, wszystko ten. No to dołożona jest chłodnica. Tak, dołożona z tego względu, że wiesz, tamte zabije, zaśmieci. Ale to jest do silnika. Tak, tak. Czy chłodzącej, no. Na wentylatorze olejowym, żeby po odpaleniu... No to wiesz, wszystko na hydraulice jest, tak widzę, nie? Jest. I tu zbiornik paliwa, tak? Tak, tu ma zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa 160 litry. To tutaj już te blachy dokładaliście, tak? Tak, tak, tu? Tak. On ma celownik. Aha, schowany. Żeby to wszystko pozamykać, żeby tam się nic nie dostawało, nie? Tak, tej gałęzie. Zrobione gwinty, blachę na śrubę, na śruby przykręcamy. Wiesz, pakę zamykasz, tutaj boczne osłony się wkręca. Tak to wygląda. Pierwszy raz taką maszynę widzę tak z podniesioną tą, nie? Bo zawsze jak na stoku czy coś to... No tak, no to stały, nic nie widać. Nic nie dojrzysz. No, nie? Nawet nie wiedziałem, że tam są kamienicy te właśnie. No. Właśnie, 24 V, nie? Tak alternatory. Jest, tak. Właśnie rozrusznik większy, 24 V. Tak. Właśnie w tym chciałem zrobić WOM, nie?
A, i on ma interkuler już na przodzie, nie? Właśnie tak, tak, stoi, nie? Tu ma. Ale patrz, co z tego, że on stoi, wiesz, jak on jest teraz po umyciu, co się dało nam na szybko umyć, no jak tam, nie? Tak się pyli, mówisz, przy tym rozdrabnianiu tych... Tak, tej biomasy. Biomasy, to... To ten jest... To, a, i tu jest olejowa chłonica. Tak, to tak. Też dokładaliście? Nie, to nie, były, to jest oryginalne. To jest fabryczna. To jest fabryczna. No. To jest fabryczna. Tutaj była dołożona na pakę chłodnica olejowa. Ja to zrobiłem z interkulera, bo nie można było dokupić. I ona nam się uszkodziła. Ale to na powrocie to tam do ilu interkuler? To tam nie rozsadziło? Rozsadziło, znaczy, nie? Znaczy, bo on podejrzewam, że jest wiekowy, nie? I dlatego, aha, się rozszczelnia. Duży gabaryt, wiesz, chłonność oleju, przepływ dobrze, ale mnie się zdaje, że już jest aluminium stary i on się, no się rozszczelnia, nie? Będę musiał coś poszukać zastępczego, ale tak samo na hydromotorze, żeby po prostu... No i tu jest powierzchnia, no. No duży gabaryt, nie? Duży, przekroję też. Tak. No ten interkuler taki kupić, wiesz, i spawać coś tam, przeprowadzać. Bo to bezpośrednio do zbiornika idzie już? Spływa do zbiornika, wystudzone. Duży przekrój trzeba zrobić na powrocie, nie? Taki, wtedy nie będzie ciśnienia tworzyło w chłodnicy. Jak najgrubszy. Tak, tylko nie różne są naprężenia oleju, nie? Bo tutaj w nich te pompy, oni pobierają olej ze zbiornika, jak już coś przeładuje hydraulikę. A tak on wykorzystuje w linii, aha, swojej. Wiesz, o co chodzi? No, no, to czyli on tak nie do końca całkiem do zbiornika idzie, nie, tylko jeszcze... Nie. No właśnie. Podrzędne funkcje, typu podnośnik i takie drobne rzeczy, hydrauliki, non-stop pobieguje olejem, nie? Bo ta pompa pobiera przez filtr, ciśnie tam na przód, no i zwraca z powrotem do właśnie tam do linii, do tamtej chłodnicy, i się wystudza, ale pompy jezdne, czy ta pompa frezowa, ona wykorzystuje cały czas olej w sobie, nie? Jak dostanie obciążenia, zawór bezpieczeństwa spuści olej, wtedy pobierze ze zbiornika, bo zbiornik nie jest duży, mhm, takie pompy by zgotowały olej w sekundę w tym zbiorniku. W zbiornik wchodzi raptem 80 litrów, nie? Mhm. Oleju. No tak. Ale w magistrale druga 90. No bo tu jest tych przewodów tego wszystkiego, no. To tak się mówi, nie? Te silniki, tam... Silniki, widzisz, tutaj już jako nowa konstrukcja inaczej jest, nie? Tutaj jest układ planetarny, hamulcy, hydromotor jest innej już konstrukcji. A i one nie ma mechanizmu, on tylko na dwa są hydromotory, nie? Lewy, tak, prawy, tak, no? Tak. I właśnie ten potencjometr... Nie ma mostu mechanizmu, nie, tylko... Nie. Potencjometr w kierownicy. No i jak skręcasz, to regulujesz obrotami lewa, prawa, strona. Tak, nie? Albo wyhamowuje po prostu hamulcem. Hamulcem, nie? I tak to jest skonstruowane. Bo hamulce są podzielone, tak? Też, czy nie? Nie. Nie, to kiery... Hamulec to jest coś takiego, aha, że ty... on w tej chwili jest zahamowany, bo nie ma ciśnienia tutaj, niskiego. No, no. To jest 16 bary, nie? I... To te sterujące ciśnienie, nie? To jest... Tak. I jak odpalasz, tarczki rozgniata, wiesz, luzuje i już ma zwolnione hamulcy, nie? Aha, tu są jakieś tarczki, tak? Tu jest takie bezpieczne. Jak on zgaszony, mhm, po prostu, wiesz, sprężynki ściskają tarczki, jest zahamowany. A rozumiem. Nie? To czyli tutaj jeszcze jest hamulec taki jest i tu takie... 16 barów to później luzuje, tak? Tak, tak, aha, tak. To ta malutka pompka, nie? Za no, no. To tak dla bezpieczeństwa, że jak na stoku postawiam czy coś, że nie trzyma hydromotor, nie? Tylko... Bo zgadza się, bo no, się stoczy. Bo się stoczy, nie? No. I wiesz, no. Druga rzecz, BHP, nie? No bo jednak tak, tak, odpalasz elektronika, czy sterownik tego aktywacji pompy, jak coś by się uszkodziło, nie masz ręcznego hamulca, to może cię przejechać, nie? No. No, a tak zaciągasz ręczny hamulec i masz bankowe, że on cię nie zabije. A tym ja jeżdżę. A teraz tutaj co robicie? Łożyska w tych rolkach? Tutaj czy? Robimy tak. Wszystkie łożyska w kołach. Przegląd. Jak są dobre do umycia, świeży tawot, bo to w wodzie chodzi. A to jest na stożkowych, tak? Na stożkowych. Tak. I resory, nie? Bo resor to masz to. Właśnie te pióra płaskownikowe składane. To. Tak. To jakby drążek skrętny, coś tak, takiego, tak? Tak, tak. Masz, na przykład, aha, ten jest cały,
ten jest uszkodzony, nie? Widzisz? Aha, to na zasadzie takiego drążka skrętowego. Tak jest. Nie? Bo to wchodzi pewnie tam w ramę na stałe, a tutaj... Tutaj ma kwadraciak i w ramę. W ramię, tak, wiem, o co chodzi, nie? No. I na tak tych to... tulejkach się tak, ten tak, rusza, nie? Tak, taki to wahacz, nie? No, taki wahacz na drążku skrętnym, coś takiego. I no? Po prostu, no, to co jest uszkodzone... To jest z kilku piór. Tak. Się składa. 6, 7, zależy od grubości. I to na każdej rolce jest, tak? Tak jest. Ciekawe rozwiązanie. Na sztywno, mimo to, że Casborer ma dobre twardość stali, nie? No. Bo ta końcówka jednak wytrzymuje jego cały ciężar. Na jedne koło potrafi stanąć z prawej i z drugiej strony, nie? No. I te 6 ton utrzyma na tej jednej piaście. No tak, bo w zależności od podłoża. Jak będzie takie podłoże, może tak przyjrzeć większość... No na przykład jak my czasem chcemy wjechać na szybko, żeby coś uniosło, nie? Bo koło przybite. Kładziemy pieniek, jednym kołem najeżdżamy, że całego znosi do góry. Wiesz, jakby była plastelina, to były... Co to? Wahacz wygnie się, nie? Wyłamie. I to, co zrobił Konor, to właśnie nie do końca... Zdał egzamin tam w tej przyczepie. I właśnie tym ja ciągam przyczepę, nie? To były dorabiane zaczep, czy to były? Nie, to było tak jak tam widziałeś. Ucho od Ursusa, to widzę, że no. I skrócony, żeby zmienić, wiesz, nacisk na tym, żeby nie, jego nie przeciążało, nie uszkodziło, bo jednak wagi... Masa, tak? Tu jest? To? Masa, hebel? Nie. To jest włącznik podnoszenia, opuszczania chodzi, no. Ten ma 9000, musiałbym zobaczyć, godzin. To miały takie odstojniki, czy dorabialiście? Tak. Nie, to było. To było, tu było grzanie paliwa, jest demontowane, żeby nie doszło do pożaru. To tak jak widzisz, to są 280, tutaj nie ma tablicy, nie? On przyszedł z takim właśnie tym. Konstrukcyjnie, tak jak widzisz, nic tutaj praktycznie się nie zmienia na tych kadłubach. Nie. No, jest... On ma tylko tutaj też miał grzanie z półmieniówką. Do rozruchu? Tak. Ja to zdemontowałem, bo też dochodzi do zwarć. Może tam dosyć zasłony. No bo to w innych warunkach pracuje niż na stoku, dokładnie. Nie? Dokładnie. Właśnie w tym pompka była zmieniona. To jest zamiennik, nie? Bo... Mhm. Nam się zatkała, my z Grzegorzem musieli to zmienić. I druga rzecz, my rozumiesz, jeździmy na B0, nie? Mhm. Na stoku dużo na B7, nie? No i my też na B7 jeździmy wszystko. I spalanie mamy mniejsze, nie? Tak. I ten miał pożar, nie? Ten się zafajczył i to dosyć ostro. Od instalacji? Nie, zabiło go tutaj wszystkiego. A, i tutaj turbina jest, wszystko, gorący kolektor. Tak. I zobacz, tak samo i ten jest, widzisz, taki jakby przypalony. Ja myślę, że nie ma osłony od tłumika. Ale on już jest na tych, widzisz, śrubach, tak jak ci mówiłem, z nierdzewki ma te, nie? Bo ja to robiłem. A robiłeś to, tak? Ja to robiłem i nie wszędzie mogłem dostać. Widzisz, tam jest stara, wkręcona, bo jak on się zapalił, to dużo tutaj poopalało rzeczy. Na nim. Tak, spaliło te wszystkie kable. Całą tą wiązkę, to jest to odtąd robiona wiązka. Ja to na szybko w tamtym roku robiłem. Wstawiony do tego momentu kabel. Ten cały, nie? Jak mogłem, tak zrobiłem, ale działa. Te też spaliło. Filtr wody, tak samo. Jako Cummins pięknie chodzi. Bardzo ładnie, no. Ale ten chodzi... Lepiej, inaczej. A, no tak.
tym ta była dolna wyciągana. Ale ty mówisz, są dwie, jedna jest do przodu, druga do tyłu jazda, tak? Czy jak? Nie, bo... Nie. Bo... Jedna jest tu, a druga z boku tam jeszcze jest, tak? No, bo jest prawa, lewa pompa. A czemu prawa, lewa? Żeby jechał do przodu i do tyłu jechał, nie? Nie, na lewe gąsienice jedna pompa. A. Na prawe druga. Okej, okay, rozumiem teraz. I teraz tak, no. Mają te sterowniki, nie? Tutaj masz... To teraz już wiem, no. Niskie ciśnienie, tak samo, żeby tak mogli zasterować. Tłoczek tam odchylnie jest taki, przechyla tą tarczę, nie? I dokładnie tłoczki w jedną stronę się wychylają, tak, a w drugą. Tak, no to tak, wiem. Tak jak w kombajnie zbożowym, to zgadza hydrostat. I... Dobra, teraz wiem, bo lewa i prawa strona, teraz zakumałem. No. I tak to steruje. A ta dolna, no, jest typowo do dodatkowego sprzętu, nie? Co tam chcesz za... Bo na przykład jak w górach na mocne, strome podjazdy, to montują na pace wciągarkę i ona ma 1500 metry liny i sobie grzeje, wiesz. I się wciąga, wiem, bo widziałem, no, jak, widziałem to, no, jak to robią. Także wracam do domu, mam silnik na pace, nie wiem, czy będzie widać, czy się nie odbija. Także po silnik byłem na Podlasiu. Poznałem bardzo ciekawą osobę, naprawdę ogromna wiedza na temat silników, maszyn, co tam przerabiają i co mi opowiadał. To normalnie jestem w szoku. Pierwszy raz z taką osobą rozmawiałem, co tyle informacji mi przekazała ogólnie i zna się na robocie, to od razu widać. To jest pasja, po prostu pasja. I silnik jest również, wygląda na to, że naprawdę ma te 7-8 tysięcy godzin, więcej nie będzie miał. Także myślę, że w ciągniku jeszcze posłuży nam i posłuży. Tam będzie trzeba tylko wymienić dzwon. Dzwon trzeba wymienić. Tak, rozrusznik i alternator to sobie zostawił, bo mi tak i tak by się nie przydał, bo tu było wszystko na 24 V, a w ciągniku rolniczym jest na 12 V. Także ten silnik jest z Ratraka, z Słowacji, trafił tutaj, a stąd trafił do mnie. Wszystko w porządku. Jadę dalej. Znowu jestem na tym pasie startowym, w środnisku. Mam tu drogowskaz Róg 3 i mnie zainteresowało, skręcam, zobaczę. Zobaczcie, kto mnie tu odwiedził. Poznajecie? Poznajecie na pewno. Cześć wam wszystkim. To jest majster prawdziwy, a nie taki jak ja. Nie no, bez przesady. No. Cześć. Witam. Nie no, przejeżdżał przejazdem, Łukasz, tak, akurat i zobaczył moją miejscowość i postanowił odwiedzić, zajechać, porozmawiać. Tak, głupio byłoby nie zajechać, jak to 4 km po trasie praktycznie. No i co, i odpalamy znowu. Zobaczymy. Tak, zobaczymy, co to za gada. Zobacz, jaki kluczyk ma fajny. No widzę, to już widziałem w filmach. Pali? Nie wiem, ale dużo będzie palić. Dużo będzie palić, nie? Tak tam minutkę, to tak ze 2-3 minuty pociągnie, nie? Tak? Na takich wolnych obrotach, nie?
powiedz mi, skąd pomysł w ogóle na... Na coś takiego? Na coś takiego, no. Od wielu lat już sprzedaję do Holandii części. Do takiego już mojego teraz kolegi, kontrahenta. I on sprzedaje do właśnie takim, co się bawią w te tak turpulingi, nie? Części. Aha, ciebie idą no i tam? No kiedyś tak mnie tam pierwszy raz tam silnik jakiś wystawiłem w ścieczkarni i wiesz, tak tam pierwszy silnik tam sprzedałem, no i później cały czas głównie silniki, nie? To rozumiem, że na tym słupku, na tej jednostce to dużo robią tego, nie, tak? Akurat nie, akurat na tym słupku nie? To nie. Nie? Na tym najbardziej taki popularny to na jest? Na takich mniejszych słupkach 7, tu jest 10 litrów, a oni robią na 7-6 litra, nie? Aha. Bo to jest takim, no jest w ciągnikach, ale to już jest w ciągnikach łamańcach John Deere'a, nie? Ten silnik, albo w starych, takich naprawdę starych, tam takim jednym modelu jest ten sam blok, nie? No tak to, no ja tu robię, wiesz, poszłam na całość, że tak powiem, jak już robi, to robić na grubo i to będzie taki, łapie się z tą pojemnością i z tym silnikiem nietypowym do ciągnika, łapie się na tą grupę, wiesz, tą wyższą. Tak, ha, nie? Bo to są przedziały tam, tak? Tak, tak, są klasyfikacje różne tam, wiesz, wagowo i no, tam... No, pojemnościowo, są, tak? Wiesz, tam, nie? Są klasy różne, że na przykład musi być ten sam blok, model ciągnika może startować i musi być ten blok oryginalny z tego modelu, nie? Aha. Tam na przykład z jedną turbiną tylko musi być, bez intercoolera, później jakaś tam wyżej klasa już może mieć intercooler, nie? Tam są różne, wiesz, kategorie te, nie? I ty będziesz w tym najwyższym, tak? Czy? No, nie, no tak jak tu kombinuję, to będę w tym wyższym raczej. Aha. W racji też, że to jest silnik nietypowy z ciągnika, nie? Ale nie, no kurde, pracy tutaj jest dużo zrobione, żeby to tak... Słuchaj, to dopiero... No ja wiem, ale żeby to wszystko zgrać i ten, no to nie jest łatwe. Jak ktoś się zajmuje mechaniką, to wie, o co chodzi. To same pompy, słuchaj, pompy. Tak, no ja widzę, to mi to... Przymocowane, wiesz, to wytoczyć, to wszystko równo przymocować i... Wężyki głupie, wiesz, to jechać, to czegoś brakuje, to kurde... Mi nie musisz powtarzać, ja wiem, na czym to polega. Rurki zrobiłem z hydrauliki, nie? Wiem, to widziałem tam, też z filmów, dlatego nie... byłem pewny, czy to wytrzyma. Patrzę, wiem, że oni grube mają, nie? Bo takie małe to by nie, od razu bym rozwalił. Bo tu masz jakieś cienie w trysku teraz? Tu normalnie jest, 200, ma być 230, nie? Aha. Otwarcie w trysku. No. No ale końcówki są, wiesz, tu w tym silniku oryginalnie były 6 razy 255, takie otworki, nie? 0,255. A teraz jest 5 razy 0,6. No było 1,7, jakbyś zliczył, nie? A teraz jest 3. A ma być 4, nie? I teraz zamówiłem 5 razy 0,8. To przekrój chyba, tak? Przekrój tych dziurek wszystkich razy. Tak, tak. No. To będzie no 4 minuty. I tu będziesz tą podłączał to hamownię, tak? Tego wężyka nie będzie, bo wężyk jest do ciśnienia tylko, nie? Będą musieli chyba jakoś na podwyższeniu stanąć, no właśnie, no na podwyższeniu, albo ją muszę na glebę rzucić po prostu. Albo koła zdjąć, nie? Koła zdjąć, no, tak, no. Tak, no bo to będzie za wysoko. Będzie nawet bardziej stabilnie, czy coś tam gdzieś, nie? No i... Pouszczeniać, widzisz, bo te przedmuchy są i tam ten trójnik, co robiłem. I to jeszcze ja muszę jedną wersję zrobić. Czekam na hamowanie. Wydechu i doładowania, bo widzisz, teraz jest tak, że ta duża zaciąga, pcha w te dwie małe, a te dwie małe biją na intercooler, nie? A chcę zrobić drugą wersję, tak, wersja tutaj wydechowa się nie zmienia, bo jest no, dobrze według mnie, bo są dwie małe, po trzy turbiny, później z tych dwóch małych łączy się na jedną większą, tak? Czyli tutaj spaliny, ciśnienie się zgrywa równo, będą po prostu miały wirniki rozpędzać, nie? Tylko jeszcze ten wersję, tą stronę zimną odwrotnie zrobię, żeby zasysała drugą wersję tych rur, żeby te dwie małe zasysały i pchały w tą dużą, nie? A ta duża, żeby szło na intercooler. Dwie wersje po prostu sobie zrobić takiego, nie? No i mamy godzinę 17:34. Wyjechałem właśnie od Roberta. Dał mi tutaj tyle fajnych prezentów, naklejek. Ja akurat nic mu nie dałem, bo ja tak zajechałem po prostu przez przypadek, przejazdem, bo czapkę dostałem. Dzięki Robert za to wszystko. Fajnie było poznać, porozmawiać tak osobiście. Naprawdę fajny ten projekt twój tam jest. W ostatniej chwili zjechałem na ten zjazd na róg. Pierwszy zjazd był, przejechałem, patrzę, droga polna, mówię, a to może nie dojadę. Patrzę, drugi zjazd jest, zawróciłem i zjechałem do Roberta. I warto było, bo poznałem ciekawą osobę osobiście, porozmawialiśmy, wymieniliśmy się swoimi poglądami. Mamy podobne zainteresowania motoryzacją. Powiem wam, że nie wiem, kiedy miałbym taką okazję, że będę w tych stronach, a to praktycznie było tylko 4 km z trasy.
i fajnie było się spotkać, naprawdę. Skręć ostro w prawo. Jest kawa z Orlenu i parówka. Powiem wam, że pierwszy posiłek, odkąd wyjechałem z domu. Jakoś mi się nawet nie chce jeść, tyle wrażeń dzisiaj. Jest motoryzacja, żyję motoryzacją. Mam silnik na pace, jestem mega zadowolony. Mariusz, od którego mam silnik, on się zajmuje właśnie przerabianiem tych ratraków. Kupują te ratraki z Słowacji. Wiadomo, w takim stanie już wyeksploatowanym. Remontują to i przystosowują do tego, żeby można było tymi ratrakami jeździć po takich mokrych, po bagnach, po mokrych łąkach i wykaszają trawę i ma jeszcze ten rozdrabniacz, ten rębak, jak są jakieś zakrzaczenia, to też tym wjeżdżają i to rozdrabniają. Nie wiem, czy się uda, żeby mi przysłał te filmy, które sam nagrał, jak pracują te maszyny, bo to naprawdę robi mega wrażenie. Jakby przysłał, to bym to pokazał też w filmie, bo ma nagrane, jak jeżdżą po wodzie tymi ratrakami i wykaszają te różne zakrzaczenia. Także byłem dzisiaj po ten silnik, nikt mi się wydaje, że jest wart uwagi. Z tym regulatorem obrotów się zastanawiam, czy właśnie w ratraku jest taki sam jak w ciągniku rolniczym. Tak z Robertem też żeśmy myśleli na ten temat, czy ta pompa właśnie będzie miała taki regulator jak w ciągniku rolniczym. No Mariusz twierdzi, że tak, że to powinno być to samo, bo normalnie ma gaz nożny, ale napędy ma hydrauliczne. Także zamontujemy ten silnik i zobaczymy, jak się będzie zachowywał w ciągniku. Jeżeli będzie coś nie tak, pompę zawsze można przecież przemienić i go dopasować do ciągnika rolniczego. Do domu jeszcze mam 403 km, także jest kawał drogi. Ale kawa wypita, parówka zjedzona. No i jestem z powrotem. Nie było mnie ile? Wyjechałem o 21, jest 22.50. Prawie 26 godzin mnie nie było. Zrobiłem 1300 km. Silnik mam na pace, tak jak wiecie. Jutro go wyciągniemy. Idę teraz odpocząć.